Witam wszystkich! W dzisiejszym wideo dwie najważniejsze porady, które pomogą Ci wyleczyć Twoje reumatoidalne zapalenie stawów. Nazywam się Adrian, jestem lekarzem ostatniego roku medycyny, jestem lekarzem na stażu i co jakiś czas spotykam się z ludźmi właśnie w naszym szpitalu, którzy chorują na reumatoidalne zapalenie stawów. Pewnie zastanawiają się Państwo, jak podejść do tematu w alternatywny sposób. Pierwszym niezwykle ważnym minerałem w diecie u osób, które właśnie chorują na aromatoidalne zapalenie stawów jest potas. Możemy zauważyć, że zazwyczaj u tych osób mamy niski poziom potasu. Potas przyczynia się do regulacji kortyzolu kortyzol jest to hormon przeciwzapalny. Czyli właśnie jeśli mamy niski kortyzol, no to mamy właśnie ten stan zapalny. Jeśli jednak wyregulujemy ten poziom potasu, czyli nie mamy już niskiego potasu, doprowadzamy kortyzol do normalnego poziomu, kortyzol zaczyna działać. No i właśnie te obrzęki zaczynają się polepszać, nie mamy już takich bólów i generalnie stan naszego ciała się poprawia. Kolejną rzeczą, na którą działa potas, jest wypukiwanie sodu z nerek. Jest to dla nas bardzo dobre, ponieważ sód w takim stanie zapalnym działa negatywnie. No i jeśli właśnie zwiększymy tą, ten poziom potasu, no to wypukujemy więcej sodu z nerek. No i jeśli chodzi o właśnie gospodarkę potasowo-sodową, ma to dla nas ogromną zaletę. Na zasadzie suplementu, tutaj ma właśnie taki suplement potasu. Jedna tabletka ma 350 mg potasu. No można sobie taki właśnie potas suplementować. Myślę, że dwie tabletki dziennie powinny wystarczyć. Jeśli ktoś ma właśnie bardzo dużo niedobory lub cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów, myślę, że można nawet spokojnie 3-4 tabletki suplementować, żeby właśnie uzyskać te 6000 mg w naszej diecie. Kolejna rzeczą, którą chciałbym omówić, jest Bondrow. Bondrow jest to taka zupa kolagenowa. E, no, go, przyrządzamy ją w bardzo podobny sposób jak rosół. E, jedyna różnica jest taka, że właśnie wkładamy więcej tych e, kości, na przykład wołowych, wieprzowych, no i dłużej taką zupę przyrządzamy. Tutaj daję Państwu przepis, jeśli ktoś jest ciekawy, e, jak taką zupę przyrządzić. Taka zupa kolagenowa jest bogata w kolagen, glukozaminę, kwas hialuronowy oraz e, glukozaminy. Są to rzeczy, które pomagają nam właśnie w odbudowie chrząstki stawowej, ponieważ chrząstka jest zbudowana z tych elementów, tak? Czyli jeśli dostarczamy do tego organizmu tą właśnie zupę kolagenową, czyli Bondrow, najlepiej codziennie taką zupę pić, to na przestrzeni czasu możemy zauważyć bardzo dużą poprawę, jeśli chodzi o stan naszego stawu. Podsumowując dwie najważniejsze rzeczy: potas oraz właśnie zupa kolagenowa. Jeśli są państwo zainteresowani innymi filmikami właśnie z mojego kanału medycznego. Zapraszam na oglądanie filmów i gorąco pozdrawiam. Dziękuję.